Z wielkim smutkiem wiadomość o śmierci Krzysztofa Putry przyjęli między innymi Dariusz Piątkowski i Rafał Rudnicki z Prawa i Sprawiedliwości. To bardzo ciepły człowiek, to co większość ludzi w tej chwili o nim mówi, ja to odczuwam na co dzień. Był człowiekiem, który potrafił, można chyba określić, łagodził obyczaje, bo potrafił nawet w największej ferworze dyskusji stonować nastroje, odczekać, podwlec nieco decyzję tak, aby opadły emocje. Potrafił rozmawiać z każdym i to mam na myśli zarówno różne opcje polityczne, ale i także ludzi pochodzących z różnych grup społecznych, zarówno z robotnikami czy bezrobotnymi, ale także z profesorami uniwersytetu. Wzbudzał u wszystkich szacunek. Miał coś w sobie, co pozwalało widzieć w nim człowieka ponadprzeciętnego. Bardzo trudno go będzie zastąpić, bo takich ludzi niestety jest bardzo, bardzo niewielu. Do Krzysztofa Putry, którego znałem od 17 lat, zawsze mówiłem szefie. I myślę, że już do nikogo innego nie powiem w ten sposób, że ten zwrot zawsze będzie zarezerwowany dla niego. Miałem okazję go poznać w 1993 roku, ale tak naprawdę po raz pierwszy zetknąłem się z nim w 1989 roku, kiedy wraz z setkami, a nawet tysiącami ludzi w Białymstoku miałem okazję nalepiać plakaty wyborcze, na których był Krzysztof Putra, Lech Wałęsa, napis Solidarność, bo wówczas Krzysztof Putra kandydował do Sejmu Kontraktowego. I już wtedy jego znakiem firmowym był charakterystyczny wąs, który potem często przecinał i chociaż były takie opinie ze strony dziennikarzy w Sejmie, w Senacie, ze strony pracowników, że warto, żeby był bez wąsów, to on zawsze te wąsy później, prędzej czy później zapuszczał, bo mówił, że podoba się z takim wąsem swojej żonie, swoim córkom i powiem tak, że była to osoba, dla której rodzina zawsze była najważniejsza, która przedkładała dobro wspólne nad swój własny interes i była to osoba, która łączyła, a nie dzieliła ludzi, która zawsze szukała porozumienia z innymi bez względu na ich wykształcenie, wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne. I myślę, że to takie dziedzictwo Krzysztofa Putry, to żeby łączyć, a nie dzielić, by starać się porozumiewać z innymi bez względu na ich system wartości. I myślę, że to pozostanie w nas wszystkich pomimo jego śmierci. To człowiek, który chociaż nie miał wykształcenia wyższego, był człowiekiem, który bardzo, bardzo szybko się uczył. Jak pamiętam go z początku lat 90., kiedy się spotkaliśmy i zaczynaliśmy wspólną działalność polityczną, chociaż on wcześniej działał już w podziemiu, to oczywiście nie miał jeszcze tego wyrobienia. Jednak po kilku zaledwie latach stał się politykiem ponadprzeciętnym. Dziś mogę powiedzieć, że był to jeden z najwybitniejszych polityków naszego regionu. Nie wiem, czy nie najwybitniejszy, chociaż nie zajmował jakichś funkcji państwowych poza funkcjami parlamentarnymi. Był to jednak człowiek, który dzięki swojej pozycji, dzięki swoim cechom charakteru potrafił zadbać o sprawy regionu. Wiele dobrego, co się wydarzyło w naszym regionie, to jego zasługa, chociaż jednocześnie był człowiekiem bardzo skromnym i nie chciał o tym mówić. Stąd wielu ludzi nie wie, co on tak naprawdę zrobił. Mówiłem już wielokrotnie chociażby o szpitalu klinicznym, na który zagwarantował w pewnym momencie ogromną kwotę, która miała wystarczyć na remont, odnowienie szpitala klinicznego. Niestety obecna koalicja to zablokowała. W wielu inwestycjach pomagał, bardzo mocno zaangażował się w sprawę łap w ostatnich miesiącach, tak aby pomóc temu miastu wyjść z tej strasznej zapaści gospodarczej, która to miasteczko dotknęła. Miał swój także duży udział w przygotowaniach budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej. To dzięki niemu, dzięki dyrektorowi Niesiołowskiemu ten gmach w ogóle powstanie. No i mnóstwo innych sytuacji, w których i finansowo, i politycznie pomagał nie tylko całemu regionowi, ale pojedynczym ludziom. Byłem akurat z dziećmi w kinie, gdy dowiedziałem się SMS-em, że doszło do wypadku, do katastrofy samolotu prezydenckiego i od razu pierwsza moja myśl była związana z tym, że chciałem się dowiedzieć, czy na tym pokładzie był szef. Domyślałem się, że był. Przez blisko półtorej godziny, dwie godziny takiej informacji nie było, nie można było się nigdzie dodzwonić, ale tak naprawdę też nie było szefa na liście osób, która została podana jako lista ofiar. Ale niestety później się okazało, że szef tam był. Rozpacz, oczywiście rozpacz, płacz.
przerażenie, co będzie dalej. Myślę, że większość Polaków podobnie reagowała, bo skala tragedii była tak ogromna, że w pierwszej chwili wydawało się, że to już jest koniec, że dalej czeka nas tylko tragedia. Dalej jest oczywiście ta rozpacz, ból i na razie trudno mi myśleć o czymkolwiek, co będzie dalej. Krzysztof Putra często, ja, też moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy do niego żal, że bardzo wolno podejmuje decyzje, że długo się nad nimi zastanawia, ale dochodzę do wniosku teraz po czasie, że tak naprawdę on był jak dobry ojciec, który czekał na wygaszenie sporów, na to, by wszyscy ze sobą się porozumieli. I właśnie tego spokoju, tego jego opanowania, myślę, że będzie mi brakowało najbardziej. Tego spokoju, nadziei i optymizmu, który wprowadził i w życie publiczne, i w życie prywatne. Mogę chyba powiedzieć, że byliśmy przyjaciółmi. Czasami bywało tak, że przez kilka tygodni nie mieliśmy kontaktu, bo Krzysztof bywał głównie w Warszawie oczywiście w ostatnich czasach, ale mimo to choćby telefonicznie kontaktowaliśmy się na bieżąco. I tych kontaktów, tego trochę takiego spojrzenia jak starszy brat, będzie mi bardzo, bardzo w tej chwili brakowało, bo był to człowiek, do którego zawsze można było w pewnym momencie zwrócić się z prośbą o radę, o pomoc w podjęciu decyzji czy zorganizowaniu jakiejś akcji. Bardzo bym chciał, żeby było spokojniej, żeby było normalniej, żeby nie było wzajemnej agresji, ale myślę, że obawiam się, że to będzie bardzo trudne, że tak naprawdę prędzej czy później możemy niestety wrócić do tego, co miało miejsce przed katastrofą w Smoleńsku. Mam nadzieję przede wszystkim, że Polakom spadną nieco zasłony z oczu, że zobaczą, kto był i kto jest wartościowy i jakie wartości w naszym życiu publicznym są dobre. Że to postawa patriotyczna, jaką reprezentował prezydent, przestanie być w końcu ośmieszana i ludzie, którzy byli przedmiotem drwin, rzeczywiście staną się bohaterami, bo na to zasłużyli. Niektóre media i niektórzy dziennikarze nie potrafili dotychczas docenić osób, które rzeczywiście troszczyły się o naszą ojczyznę. Czy ta straszna tragedia była naprawdę potrzebna, abyśmy mogli to sobie wszystko uświadomić?